Jest tak mało kobiet aktorek z rudymi, naturalnymi włosami. No w sumie kto? Nikt. W zasadzie ty mi przychodzisz do głowy. Jest... Ktoś... nie pamiętam nazwiska, fuck up, ale ta, co grała w Pensjonacie Podróżą. No. Magdalena? Tak, wiesz, o kim pomyślałam? O Nicole Kidman. No Nicole Kidman, tak. To kurczę, sorki, no, jak jest jedna taka jedyna właściwie na tylko świecie. Tylko teraz, jak do jakiejś tam roli się przefarbowała na blond, to potem już trudno jej było wrócić do tego jej rudego. I nie? Dlatego właśnie to jest trudne, no bo włosy to jest ściąć, tam zapuścić, to wszystko jedno, dokładnie tak samo z ciałem, przytyć, schudnąć, spoko. Ale jednak zmienić kolor, no to takie już trochę jest... To już jest dużo. O czym mogą gadać dwie kobiety w porze obiadowej? No przecież wiadomo, że włosy, paznokcie, uroda, make-up, sukienki i te sprawy. Kochana, bo wiesz co, ja tak się doczytywałam różnych rzeczy na twój temat i wiesz co mi przyszło do głowy? Jak usłyszałam i dowiedziałam się, że ty jesteś introwertyczką, myślę sobie, o Boże, jakie to będzie trudne zadanie pogadać ale z tobą. Ale nie, bo ja nie jestem taką introwertyczką, taką klasyczną. Tylko bardziej taką, nawet nie wiem, czy bym się dzisiaj do końca nazwała introwertyczką. Może właśnie się wydarzyło tak przez ostatni rok, że wcale już nie jestem tak do końca introwertyczką, nie wiem tego, ale ja jestem bardziej taka, że bardzo wybiórczo ufam ludziom w tym sensie, że jest coś takiego, że jakby życie mnie przemieliło z różnych stron, i przez to jest trochę takie, ja mam takie, zawsze zostawiam taki zapasowy dystans, dopóki kogoś nie poznam na 100% i nie zaufam na 100%, bo jakby ludzi, którzy są pijawkami, takich ludzi jest strasznie dużo i teraz gdzieś tam sobie oddzielić, kto jest właśnie typową pijawką i pije krew z każdego po kolei, a kto jest po prostu, nie wiem, jakiś bardziej zawstydzony, albo z kimś nie mogę... W sensie to wszystko jest tak, no nie jest to łatwo wszystko odróżnić i oddzielić, więc zawsze gdzieś tam mam taki bufor bezpieczeństwa sobie zostawić. A ile czasu potrzebujesz na to, żeby, nie wiem, z kimś się polubić, uśmiechnąć się do kogoś na przykład? Znaczy ja w ogóle bardzo szybko łapię kontakt z ludźmi, tylko że potem jest ten... sprawdzian jakby, czy ta osoba zostanie w bliższym kręgu znajomych i przyjaciół, czy jednak musimy trzymać dystans. Ja jestem też osobą, która strasznie dużo daje, może za dużo właśnie i mam wrażenie, że są ludzie, którzy bardzo to wykorzystują, że mogą czy to mnie poprosić o jakiś kontakt, czy o pomoc, czy o wsparcie emocjonalne, czy o pieniądze, czy o pożyczkę jakąś, czy o to, żeby zostać u mnie na kanapie w mieszkaniu dwa tygodnie. Że ja jakby jakoś mam szczęście, nieszczęście do osób, które mają dużo problemów wokół siebie i ja zawsze jestem osobą, która daje. Ja sama sobie nie umiem powiedzieć stop w tym dawaniu, a potem trochę mam wrażenie, że czasami dostaję po twarzy przez to. A może to właśnie przez to, że ty jesteś bezproblemowa, co? Właśnie to jest ciekawe, bo problemów to ja miałam od cholery różnych, tak młodym bardzo wieku? Różnych. No i jak byłam w szkole, to właściwie cała szkoła to był dla mnie jeden wielki mobbing. Poważnie? A w której? No. Bo ty kończyłaś szczególnie, to znaczy, ja nawet nie mówię o studiach, wiesz, tylko o gimnazjum. Okay. Gimnazjum to był taki czas dla mnie, gdzie z jednej strony śpiewałam i jakby bardzo dużo występowałam, mieliśmy też własny zespół i to było jakby bardzo takie budujące, wzmacniające też w tamtym wieku. No a z drugiej strony było coś takiego, że miałam grupę ludzi, która bardzo mnie nie lubiła, nawet bym odważyła się powiedzieć, że mnie nienawidzili. Nie tylko za kolor włosów właśnie, nie tylko za to, jak się zachowywałam, za to, że śpiewałam, ale też za to, że po prostu kurwa byłam, więc... Tak mają ludzie sukcesy, wiesz? Tak mi się wydaje. To jest przedziwne, bo wiesz, ja dostawałam telefony z pogróżkami, że mnie zakopią, że mnie zajebią, że mnie zabiją, że już kopią dla mnie rów, kurwa, twoja własna matka cię nie pozna, wiesz, takie rzeczy, nie? Ale tak naprawdę nic nikomu nie zrobiłaś, po prostu nie, byłaś, nic, to tak jak powiedziałaś. Po prostu sobie istniałam. I śpiewałaś w zespole, to może o to chodzi. Ludzie lubią zazdrościć. Zazdrość jest ciekawa. Strasznie jest ściągająca w dół, a jednak wiele osób zazdrości
różnych rzeczy, i to jest też chyba ciekawe, że zazdrościmy tak wielu różnych rzeczy, tak naprawdę rzeczy, które my sami możemy osiągnąć też, jak się tylko odważymy na pewne rzeczy. Więc było to. Potem w gimnazjum, pod koniec gimnazjum, właściwie wakacje gimnazjum, liceum, bardzo ciężko zachorowałam. I właściwie przez całe liceum to była szpital dom, więc i miałam nauczanie indywidualne w pewnym momencie w liceum. Też matury nie zdałam za pierwszym razem, bo też się straszliwie źle czułam. Potem po pierwszym przystąpieniu do matury pojechałam do szpitala. Potem się okazało, że nie zdałam matmy. Strasznie dużo historii i afer było z tym związanych. A powiesz, co się stało? Bo ja nie... Ja co chorowałam? No. Wiesz co, ja chorowałam na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. O kurczę. Czyli możesz sobie sama jakby wyobrazić, cóż też się działo w toalecie. Mhm. Wrzodziejące zapalenia, no to jakby masz wrzody i masz zapalenie, tylko że teraz ból wrzodowy i ból zapalny jest w jelicie, tak? Czyli tak naprawdę cały czas się napierdala brzuch, ale to tak, po prostu jakby ci ktoś wbijał 100 sztyletów w brzuch. No i wiadomo, że latasz do toalety, co chwila. Mój najlepszy wynik, jeżeli tak to mogę nazwać, w jakby chodzeniu, lataniu do toalety, to było prawie 50 razy na dobę. W ciągu dnia? Tak. No to tak. Nauka tak. To raczej nie jest dobry pomysł, żeby to ze sobą połączyć, w ogóle no, nic. Ja nie mogłam nawet iść do spożywczaka po głupią marchewkę. Ja miałam dosłownie 7 produktów, które mogłam jeść. Marchewka tam gotowana, kurczak, pietruszka gotowana, jakieś takie, no naprawdę rzeczy jakby, po które nie sięgamy chętnie na co dzień. Całą listę rzeczy, których absolutnie nie mogłam jeść, w tym wszystkie tam potrawy smażone, kuchnia ciężkostrawna, alkohol, papierosy, słodycze. Boże, co to życie? Za życie bez słodyczy? Więc tak naprawdę sobie wyobraź, że ja od 16 roku życia do prawie 19 roku życia, jak przeszłam przez pierwszą operację ratującą życie w wieku prawie 19 lat, to ja nie wiedziałam, jak smakuje czekolada. Ja nie wiedziałam, jak smakuje wino, bo ja nie zdążyłam się napić w wieku 15 lat wszystkiego. Nie zdążyłam jakby spróbować wszystkich alkoholi, jakie są, tak? Rum, tam cydr, białe wino, wódka, gin, tak? Tak jak po prostu ludzie sobie próbują w wieku 17, 18 lat, to jasne. Więc ja tak naprawdę, jak spotkałam dzisiaj mojego narzeczonego, znaczy dziś jest moim narzeczonym, ale wtedy chłopakiem, jak spotkałam Miłosza i żeśmy zaczęli chodzić do knajp i on mnie zaczął zapraszać i na przykład właśnie było, napijesz się wina, napijesz się whisky, rumu, spróbujesz ginu, to ja miałam takie, kurczę, ale jak to smakuje! Pamiętam, najśmieszniejsza była, dokładnie tak, najśmieszniejsza była sytuacja, gdzie on sobie zamówił schabowego, a ja nie jadłam schabowego od 14 roku życia mniej więcej właśnie. Od 14 do 19. I ja tak patrzę na tego jego schabowego i wtedy miałam takie... Mogę gryza? Bo nie, w ogóle jakby nie wiedziałam, wiesz, kawałek mięsa, ale jakie to w ogóle by było mięso, nie? Nie, czy to jest wieprzowina, wołowina, co to... Więc to jakby były tysiące smaków, tysiące rzeczy, do których ja się musiałam jakby na nowo przyzwyczaić. I na nowo smakować. Ale wiesz co, to jest... w ogóle na nowo poznawać siebie i życie i wszystko. Ale to jest super, bo tak jakby urodziła się drugi raz w sumie. To prawda. Znaczy to trochę prawda. Przeżyłaś, wiem, że pewnie bolało i że było nieprzyjemnie, ale drugie znaczy... narodziny człowieka. I to jakie? No, ale to jest też ciekawe, że tam jak już wiedziałam, że się nie obędzie bez operacji, i już lekarze tam rozmawiali z rodzicami, że to jest jedyne wyjście i że musimy zrobić jak najszybciej tą operację, bo po prostu jakby wszystko się może rozpęknąć w środku. To tam ja podpisałam tą zgodę na operację i ja właściwie płakałam do moich rodziców już na takiej zasadzie, że wszystko jedno, chyba wszystko jedno, co się ze mną stanie, ja po prostu nie wytrzymam kolejnego dnia takiego bólu. I potem pamiętam, że się obudziłam na sali pooperacyjnej i gdzieś tam wszystko mi to jeszcze wirowało, te światła mi migały, tutaj ludzie obok mnie leżeli, a ja miałam coś takiego, że nie mogę się ruszyć, wszystko mnie boli straszliwie, ale to już nie jest ten ból.
to już to jakby... To minie. Tak, to minie, dokładnie, no. I ja miałam takie... Że jakby, że ja już to mogę znieść, że ja to mogę znieść. Bo jest super jasna perspektywa. No, no. Ale wiesz co, to cię tak fajnie zbudowało na nowo i myślę, że teraz już wiem, skąd u ciebie te pokłady różnych emocji, które uruchamiasz na planach filmowych. To jest niesamowite. Tak, to jest niesamowite. Tak. Ludzie się mnie często pytają, czy ty jakoś się specjalnie przygotowujesz, czy ty dostajesz tam glicerynę, czy mentol do oczu. Jak to jest możliwe, że ty płaczesz, ty na pewno nie płaczesz na żywo. No. A ja mam takie coś właśnie, tak mi się w ogóle wydaje, że jakby każdy ma jakąś swoją metodę, każdy aktor próbuje czegoś swojego, jak znajdzie to coś, ale dla mnie jest zdecydowanie coś takiego, że ja mam wrażenie, że ja w sobie stworzyłam takie półeczki w środku siebie, że jest półeczka z bólem i pamiętam w ogóle jak ja go czuję, jak on wygląda, jaki on jest dla mnie, jaki ma kolor, smak. Jest półeczka ze złością, jest półeczka ze smutkiem, jest półeczka z radością, z namiętnością, z seksem i zmysłowymi doznaniami. I jakby aktorstwo jest o tyle fajne, że ponieważ możesz sobie te półeczki w każdej roli trochę inne otwierać, to ja mam właśnie takie poczucie, że odpukać z jakimś rodzajem lekkości przychodzi mi otwieranie tych półeczek. To się może podobać, to się może nie podobać, oczywiście o, można proszę cię, krytykować. Przecież ludzie cię kochają, nie gadaj tak, no naprawdę. No są i tacy, którzy mnie nienawidzą. No dobra, ale to jest jakaś mniejszość i oni naprawdę nie znają się na kinie, umówmy się, okej? Okay? Ale że to jest dla mnie jakieś takie błogosławieństwo w gruncie rzeczy, cała choroba i ten mobbing i to wszystko właściwie, co ja przeszłam. Mhm. I też te dobre chwile i te smutne takie, że ja jakby... Widzę z perspektywy czasu i z lotu ptaka, że to jakby wszystko, kurczę, się po coś wydarzyło, że te wszystkie kropeczki nagle zaczynają łączyć się w jakiś obrazek. I to jest coś, z czego właśnie ja staram się po prostu korzystać na co dzień. Czy w relacjach z ludźmi, czy na planie, czy tworząc, nie wiem, własną markę, tak jak teraz, czy w śpiewaniu, czy w pisaniu tekstów, piosenek, że po prostu staram się z tego wszystkiego korzystać. A korzystałaś z podpowiedzi rodziców? Przecież jesteś w rodzinie, która jest rodziną aktorską stricte. Twoja siostra jest reżyserką, prawda? Jest to totalnie inne od ciebie. To jest niesamowite, jakbyście byli z różnych rodziców. No. Właśnie ja się tak, dwa dni temu dosłownie śmiałam do mojej mamy, że coś tam gadamy i ja mówię, przestań, no moja siostra też jest z innego ojca, no i co z tego? A moja mama, nie, wcale nie. Mówię, no wiem, przecież żartuję, no. Ale rzeczywiście jesteśmy zupełnie inne. To znaczy, jak żeśmy dorastały, to ona zawsze była tym takim wzorem dla mnie. Głosem rozsądku. Wysoka, ma cycki, ma dupę, jest super piękną blondynką, ma po prostu wcięcie w talii. Jeszcze ma trądzik, o którym ja marzyłam. Uwierz mi, że ja marzyłam o trądziku, bo ja chciałam używać toników do twarzy, a byłam za młoda, tak? Ja nie miałam okresu, ona już miała, ja nie miałam cycków, ona miała. Ja nie miałam trądziku, ona miała. No po prostu ja byłam tak wściekła na to, że jakby ja jej że jeszcze nie mam tych wszystkich rzeczy, które ona ma. Zawsze się wszyscy z tego strasznie śmiali. I właściwie cała rodzina jest gdzieś tam związana z tym przemysłem filmowo-teatralnym. Tylko że problem jest taki, że ja jestem buntownikiem. Ale to nawet widać, wiesz? W takim sensie, że ja miałam wielkie marzenie o tym, żeby się dostać do szkoły teatralnej. Rodzice mi jeszcze mówili. No my jesteśmy po krakowskiej w szkole teatralnej. Zobaczysz, że szkoła teatralna to jest inne życie. Poznasz tam ludzi, będziesz zawrzesz przyjaźń na całe życie, jakby będzie się działo, no to jest wspaniałe. No i dostałam się do tej szkoły teatralnej po operacjach. Oczywiście buzia na kłódkę, nikt nic nie wiedział, ale ja miałam coś takiego, że kurwa, fuck you, wszyscy. Dostałam się, nawet kurwa nie wiedzieliście, że mam blizny, kurwa, że... I się dało. Aha. Więc to sobie sama coś udowodniłam. Super. Tym, że się dostałam. Po czym się dostałam i miałam takie, ale tu jest chujowo. Ale nudy. Ja pamiętam, były takie jedne zajęcia z profesorką, to nie będę mówiła nazwiska, i żeśmy czytali jakiś tekst.
i żeśmy czytali jakiś tekst i to był wiersz o śmierci. Mhm. I ona zapytała się tak na całą salę, jak waszym zdaniem człowiek się czuje przed śmiercią? No i tam ktoś tam się zgłosił, że gniew, rozpacz, ból, coś tam. A ja powiedziałam, moim zdaniem odpuszczenie. Bo ja pamiętałam jakby ze swojego doświadczenia. Jak było? Wydaje mi się też, że nie ma złej odpowiedzi przy takim pytaniu. A ona powiedziała, nie, źle, no jakie odpuszczenie? Właśnie gniew, że już odchodzi, właśnie takie niepogodzenie się, takie, żeby chciał więcej od życia i więcej. A ja miałam takie, to był ten moment, w którym ja zrozumiałam, o kurwa, to nie jest w ogóle miejsce dla mnie. A skąd ty to możesz wiedzieć, kobieto, nie? Takie zdanie wokół głowy. Co ty możesz o tym wiedzieć? Tak, dokładnie. Jeszcze psy gdzieś tam z tyłu głowy. I ja tam siedziałam i sobie tylko... To była ta chwila, to kliknięcie, gdzie ja miałam coś takiego... Nie wiem, co się ma kurwa stać, ale coś się musi stać, żebym ja z tej szkoły odeszła. Bo to nie jest miejsce dla mnie. Mhm. I ja wtedy otworzyłam taką niepisaną prośbę do wszechświata, żeby coś się w moim życiu jakby tak wydarzyło i tak zmieniło, żebym ja mogła odejść ze szkoły. Ja sobie często takie rozmowy z wszechświatem prowadzę. I dobrze wiedzieć. Słucha cię przede wszystkim, nie? Słucha. Bo super. Jak mam takie wrażenie, że jak się prosi z odpowiedniego miejsca i z odpowiedniego punktu, z wdzięcznością i z taką zgodą, żeby przyszło to, co ma przyjść, to coś się zaczyna otwierać. Mhm. To znaczy, naprawdę jak sobie myślimy, że zaraz złamie nogę, to naprawdę ta skórka od banana gdzieś podleci. Mhm. A jak sobie myślimy, że wydarzy się coś dla mnie fajnego, wspaniałego i jakby jestem na to gotowa i czuję, że to może przyjść, to naprawdę się tak układa, żeby nam było łatwiej. Bo wszechświat z nami ma współpracować, to tak ma wyglądać. Mhm. To nie ma być tak, że świat jest przeciwko nam i ludzie są przeciwko nam. I no i wtedy się właśnie pojawiły castingi. Był jeden, i był drugi, i był trzeci, jakby wszystkie wygrywałam. Mhm. I pojawiła się właśnie też pułapka. No ta rola jest niesamowita. No. Jezu, jaka ty tam jesteś elektryzująca, po prostu zjeżdżam z krzesła. Nie jestem fanką seriali, wiesz? To znaczy, nie mam na nie czasu, bo dużo chodzę do teatru, dużo chodzę do kina, mam radio, trochę w różnych miejscach pracuję i wiesz, brakuje mi czasu na serial, ale ten był wyjątkowa, twoja rola, no po prostu posprzątałaś wszystkich, tam uważam. Bardzo dziękuję. Łapka jest takim niesamowitym serialem moim zdaniem, bo wnosi dużo więcej niż by nam się wydawało, że wniesie. Mhm. To jest niby kryminał, niby dosyć prosta historia, niby jest dobry, jest zły, ktoś próbuje zabić, ktoś chce przeżyć, ale w gruncie rzeczy ja mam wrażenie, że pokazuje taką bardzo uniwersalną rzecz, że każdy z nas nosi w sobie i trochę światła i trochę mroku. Mm-hmm. I że w momencie, w którym wypieramy się tego mroku i jakby uciekamy od niego, on tym bardziej nas próbuje dogonić. Więc to jest coś takiego, co można trochę wziąć jako prezent na życie, że naszym zadaniem na życie, według mnie, jest zaprzyjaźnić się z naszym światłem i zaprzyjaźnić się z naszym mrokiem, tak żeby i jednego, i drugiego potrafić użyć jako sprzymierzeńca. Mhm. Tylko wtedy, kiedy akurat tego potrzebujemy. Czasami potrzebujemy swojego światła i swojego dobra i swojej takiej właśnie dobroci, a czasami potrzebujemy swojej agresji i swoich granic i swojej asertywności. Musimy się jakoś bronić, pewnie. Dokładnie tak. To jakby I to się nie ma czego wypierać, tak jak może jakiś przyziemny przykład, ale dokładnie tak jak lwy nie wypierają się swoich kłów i szponów i tego, że po prostu zabijają zwierzę. To się jakby dzieje, to jest część natury. Pogromowego. Dokładnie tak. Słuchaj, mogłabym z tobą gadać jeszcze długo. Możemy się umówić na jakieś jeszcze no, słuchaj, jakąś porę nawet obiadową, no to super. Kochana,
piąteczka. Było super fajnie. Dziękuję bardzo. Bardzo mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz. I ja masz też super fajny cień. Co to za cień? Powiedz szybko. Mak. Ale nie wiem, jak się nazywa. Taki... taką falą. Idealnie pasuje do twojego rudego koloru. Jesteś naszym super towarem, tak myślę. Bardzo, bardzo trzymam za ciebie kciuki. Dziękuję. I mam nadzieję, że usłyszę, jak śpiewasz i jak grasz w teatrze. Trzymam mocno kciuki. Super. Dzięki wielkie. Bardzo.